koło mnie Bogusław. Bogusław, ty jesteś z Warszawy i zajmujesz się produkcją boblerków. Tak jest, no łowię już trocie jakiś czas, ponieważ wcześniej łowiłem na muchę, też sam robiłem sztuczne muchy. No to łowiąc, wiadomo, chcę się łowić na własne przynęty, własne kolory, mniej więcej i na podstawie doświadczeń zacząłem robić takie swoje cudeńka. No właśnie, masz tutaj troszeczkę tych cudeńek, one w zasadzie są bardzo, bardzo precyzyjnie wykonane. Słuchaj, jak ty robisz takie, zobacz, takie rowki na przykład, jak to się robi? No to jest ręcznie. Każda kreseczka jest zrobiona ręcznie. To jest ogólnie, sam wobler jest wykonany z żywicy. W środku jest sztelaż z ołowiem, odpowiednio wyważony, żeby po prostu to pracowało tak, jak lubią trocie. Następnie jest to oklejane, w tym przypadku akurat folią aluminiową, plus dodatkowo pasek holograficzny. No i po zrobieniu tego robi się wzorek kreseczki i na to idzie 3-4 warstwy żywicy epoksydowej, żeby zabezpieczyć przed uderzeniami odpryskiwania. Próbowałeś robić coś w balsie? Nie, na morskie trocie nie. Są twórcy, którzy robią z balsy, natomiast ja twierdzę, że ciężko jest upchać odpowiednie obciążenie w balsie, no i to trzeba być już dobrym magikiem, żeby to zrobić. Możesz nam powiedzieć coś o tym, jaką pracą charakteryzują się te twoje przynęty? Tak, pierwsza sprawa to jest lotność tej przynęty, to co wspomniałeś, ale nie każda przynęta, która daleko leci, później ładnie pracuje i kusi. Także te przynęty jakby zamiatają ogonkiem, a jednocześnie po zwolnieniu skręcania ładnie pracują w opadzie, migocząc, i to również wabi ryb. No tak, słyszałem, że większość ryb łowi się właśnie z opadu, nie? Czyli no, wtedy jest, następuje to branie troci. Tak, dokładnie, to jest prawda. Czyli no tutaj mamy te dalekosiężne, no takie pociski, ale mamy też, widać, takie wygięte te blachszki twoje. No to są różne wzory, no jak to mówią, jednego dnia sprawdza się taki, drugiego dnia sprawdza się taki. Te wygięte właśnie też charakteryzują się dobrą lotnością, ale powiedzmy bardziej agresywną pracą. One jakby ciutkę szerzej zamiatają ogonem i również po jakby zatrzymaniu, zwolnieniu bardzo ładnie pracują w opadzie. Czy możemy zastosować jakiś wzór na pogodę i żerowanie ryby, czy na przykład dobór kolorów? Zawsze trzeba kombinować. Zdarza się tak, że jednego dnia dany kolor jest bardzo dobry, drugiego dnia jest zupełnie inny. Jednego dnia możemy pięknie połowić na srebrne, drugiego dnia bardziej coś z zielonym będą chciały. Natomiast już jak robi się cieplej, powiedzmy takie właśnie pomarańczki i złote kolory będą na pewno dobre. Dobra, czyli w takim okresie wczesno-wiosennym czy późno-jesiennym, gdzie już się robi naprawdę zimno, celujesz bardziej w te jasne przynęty, srebrne? Srebro z białym, powiedzmy coś takiego jak ten jest cały srebrny, ale robię też z jednej strony srebrny, z drugiej strony biały. Tu akurat ten jest cały srebrny, ale bardzo dobrą rzeczą jest właśnie czerwony akcent na ogonie i to też działa. Dużo tych kupnych przynęt ma właśnie ten czerwony akcent w postaci takiej jakby lotki dodatkowej, takiego plasticzku. Co ty o tym myślisz? To przeszkadza w rzucaniu. To jednak stawia duży opór i z tego co wiem, wszyscy ściągają te plastiki. No na belonę to słyszałem właśnie, że wszyscy ściągają, ale tak mówią, że jak na troć, ta troć na tyle lubi ten czerwony kolor, że warto no zostawić. Jeżeli przynęta nie ma tego czerwonego koloru, to zostawiają. To ty tego nie preferujesz? Nie. Dzisiaj akurat mamy dostępne te przynęty, jesteśmy na rozewskiej troci, na zawodach ogólnokrajowych, więc każdy mógł sobie je zakupić, ale no jeżeli ktoś nie był dzisiaj na rozewskiej troci, a chce mimo wszystko kupić sobie takie przynęty twoje, to gdzie ma ich szukać?
Wystarczy znaleźć mój profil na Facebooku Bogusław Kasak, bez żadnych ników. Ogólnie, ponieważ wszyscy mówią na mnie Bodzio, nazwałem te przynęty Bodziasy i to się przyjęło. Dobra, mamy tutaj parę tych przynęt. Jakbyś miał iść nad wodę z trzema przynętami, które byś zabrał, bo no, według ciebie, w swojej opinii, są najbardziej łowne? No tu akurat wyjąłem do pokazania taki zestaw, który najbardziej lubię i bez którego się nie ruszam. Właśnie pomarańczka, jak to nazywam, srebro z miedzią, złote, tutaj są zielony, srebrny. Rano powiedzmy srebro z miedzią. Później no też dzisiaj akurat mamy dość chłodny dzień, powiedzmy pomarańczkę bym założył w późniejszej kolejności, ale właśnie zielonkawy, to jest, on wygląda jak zielony, natomiast pod spodem jest hologram, który daje odblaski i to też wabi ryby. Czyli zielony, srebrny, powiedzmy tak na dzisiejszy dzień dość chłodny. Kupujemy, rozumiem, od ciebie nieuzbrojone przynęty. W 99% tak, chyba że ktoś sobie zażyczy, no to uzbrajam. W jakie kotwiczki powinniśmy je uzbroić, jeżeli no, chcemy łowić tą troć w morzu? Ogólnie najbardziej popularną wielkością do tych takich, powiedzmy, dużych 20-parogramowych przynęt jest kotwiczka numer 4. O, tutaj mamy taką kotwiczkę. Natomiast bardzo dużo osób zaczyna łowić na pojedynczy hak i no też zacząłem tak zbroić. Sprawdza się. Pojedynczy hak to nie są trzy. W związku z tym jest trzy razy mniej zaczepów. No i tutaj też widzę, że stosujesz jeszcze krętlik, czyli no to tutaj ta walka troci jest po prostu no, łatwiejsza do zniesienia chyba, co? Zauważyłem to kiedyś też, podpatrzyłem u starego łowcy szczupaków, który miał tak uzbrojone przynęty i zacząłem to stosować na troć. No i kiedyś w bardzo przeźroczystej wodzie właśnie widziałem, jak troć przymierzała się do obracania się, jak to one lubią, ale nie czuła oporu, ponieważ był krętlik i jakby ten hol był łatwiejszy już bez tego młynkowania. Dobra, według ciebie pojedynczy hak jest tak samo skuteczny jak kotwica? Według mnie tak. Jest jeden grot, w związku z tym jest trzy razy mniej zaczepów, bo tylko jednym grotem możemy zaczepić. Natomiast brania i hole są tak samo pewne, a nawet powiedziałbym, że jest mniej ryb spada z pojedynczego haczyka. Czy zauważyłeś, że na przykład trzeba co sezon zmieniać te krętliki, no bo ta słona morska woda potrafi je no, przegryźć? Tak, krętliki, no trzeba o nie dbać. Trzeba o nie dbać. Ja po każdej wyprawie płuczę, a tam powiedzmy co 2-3 wyprawy pryskam jakimś środkiem antykorozyjnym. Część wędkarzy stosuje no, dodatkowe gadżety, czyli jak łowi na przykład na plecionkę, to ma jakiś tam dodatkowy jeszcze przypon z fluorokarbonu. Też to używasz? Tak. Szczególnie jak jest czysta woda, no, tak jak teraz, mimo tych sztormów, które były ostatnio, woda tutaj na rozewiu jest krystaliczna, to taki metrowy odcinek fluorokarbonu jest konieczny. I dzięki temu po prostu ona pewnie podchodzi pod tą przynetę, tak? No nie widzi tego naszego sznura. Tak, tak. Jastrzębia Góra to takie łowisko, gdzie mamy dużo kamieni, dużo też zaczepów. Czy to Jastrzębia Góra, czy Rozewie, no tutaj to no mamy taką chyba mekkę tej troci w Polsce. Co to ty myślisz? No jest to bardzo dobre łowisko. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, ponieważ właśnie jest urozmaicone. Można pójść bardziej w kierunku Jastrzębiej Góry, gdzie jest troszkę więcej piasku. Tutaj na odcinku falochronu na Rozewiu mamy całe mnóstwo kamieni. Ja w ogóle pochodzę z Zakopanego, wychowałem się wędkarsko na Dunajcu, także uwielbiam łowić wśród głazów i kamieni. I to miejsce lubią również trocie, ponieważ mają się gdzie schować. Dużo małych rybek też w tym urozmaiconym dnie ma swoje schowanka. I uważam, że jest to jedno z najładniejszych łowisk w Polsce.